Przejdźmy teraz do bardzo ważnych ramek danych, czyli do data frames. Stwórzmy sobie taką ramkę o nazwie wyniki, która będzie zawierać kilka elementów. Podobnie jak listy, ramki to są zbiory danych o różnych typach, natomiast kolumnami to są elementy tego samego typu, czyli możemy pomyśleć o ramkach danych jako o zbiorze wektorów. Te wektory to są kolumny. I na przykład chcemy, żeby w kolumnie ID były elementy 1, 2, 3, 4, 5. W kolumnie płeć. Generalnie w RStudio lepiej jest nie używać polskich liter, stąd ja ich unikam. Powiedzmy M. K, M i K. Wzrost. No i dodajmy jeszcze kolumnę waga. Domykam. I stwórzmy ten element. Zgubiłem C do tworzenia wektora. Jeszcze raz. Dobrze, wyświetlmy wyniki. I dostajemy tablicę. Proszę zwrócić uwagę, że te wyniki możemy teraz oglądać tutaj. Zobaczmy str wyniki. Proszę zobaczyć, że w przypadku płci, gdzie miałem wartości, które są łańcuchami, o ograniczonych wartościach, czyli tylko K lub M, automatycznie w ramce danych utworzony został czynnik, czyli łańcuchy w jakimś wektorze, czyli inaczej kolumna będąca zbiorem łańcuchów jest automatycznie tworzona jako czynniki, chyba że zapobiegnę temu, dodając parametr string as factors false. Utworzę jeszcze raz i wyświetlę, i wówczas płeć już nie jest faktorem. No ale domyślnie jest, więc przy tym zostańmy. No i oczywiście mogę wydrukować, ale to niewiele zmieni, to będzie to samo, co gdy napiszę wyniki. To już jest pokazywane jako tabela. No i zawsze mogę zmienić na macierz, czyli as matrix wyniki. Robię to jednak tylko dlatego, żeby pokazać różnicę. Macierz to jest zbiór elementów tego samego typu, podczas gdy ramka danych to jest także dwuwymiarowa, ale kolekcja danych o różnych typach. One są ujednolicone w kolumnach, ale generalnie każda kolumna może mieć różny typ. Czyli przy konwersji do macierzy wybrany będzie ten typ, na który możemy skonwertować z każdej kolumny. W tym przypadku, ponieważ mamy płeć jako łańcuch, to wszystkie elementy są skonwertowane do łańcuchów. W przypadku ramek danych mamy ciekawy operator dolara. Dolar pozwala na dostęp do danej kolumny, o danej nazwie. Czyli jeżeli napiszę wynik dolar ID, to uzyskam wektor, który jest w kolumnie ID. Jeżeli to będzie płeć, to będzie oczywiście ten wektor z czynnikiem K i M o nazwie płeć. Mogę sprawdzić, tak jak zawsze, czy to jest data frame. Zawsze te funkcje is i nazwa klasy są podefiniowane. Wyniki. Tak, to jest data frame. Możemy sprawdzić typ. To jest lista, bo mam listę wektorów. Każdy wektor jest kolumną. Czyli ramka danych jest tak naprawdę implementowana jako lista. Czy to jest lista? Tak jest.
Mogę sprawdzić atrybuty, jakie są związane z tym, z tą ramką. Attributes, wyniki. I proszę zobaczyć. To są przede wszystkim nazwy kolumn. Te nazwy, które podaliśmy tworząc. Klasa, czyli data frame. I numery wiersz, czy nazwy wiersz. W naszym przypadku nie mamy jakichś specjalnych nazw, czyli one automatycznie zostały ponumerowane. Mogę też użyć funkcji dim, którą znamy z macierzy, czyli sprawdzić, jaki jest wymiar. Mamy dwuwymiarowy zbiór danych, 5 kolumn, 4 wiersze. Sprawdźmy nazwę tych wymiarów, dim names. Tak jak mówiłem, nazwami poszczególnych wierszy są łańcuchy z numerami, natomiast nazwy kolumn podaliśmy tworząc. No i row names, czyli ograniczamy się tylko do nazwy wierszy, to będą te liczby. Czyli dostajemy wektor elementów, wektor łańcuchów z nazwami poszczególnych wierszy. No i oczywiście call names i po prostu names. To będą też tylko nazwy kolumn, ponieważ należy pamiętać, że ramka to jest lista wektorów. Czyli na poziomie ramki dla names widoczne będą tylko te kolumny, czyli tylko te poszczególne wektory, które mają nazwę. Możemy oczywiście pozmieniać nazwy, na przykład nazwy wierszy zamiast tych liczb. Możemy podać wyniki, możemy podać wektor liter, na przykład A, B, C i D. Wykonuję. To są tylko cztery, ja potrzebuję jeszcze jednej. E. Dobrze. No i teraz wyświetlimy sobie wyniki. Zamiast numerów wierszy będą użyte litery, których użyliśmy jako nazw wierszy. Jeżeli teraz to zrzutujemy na macierz, to te nazwy wszystkie zostaną zachowane, ale tak jak mówiłem, elementy będą zrzutowane na łańcuch. Zobaczmy jeszcze raz wyniki. Płeć. To wyrażenie jest równoważne wyrażeniu, które wybiera z listy wyniki drugi element, czyli wektor na drugiej pozycji, czyli właśnie wektor płci. Podobnie będzie, jeżeli użyję pojedynczego nawiasu, ale proszę zobaczyć, że wówczas dostaję data frame, który jest jedną kolumnowy. No i mogę oczywiście zrobić tak, że chcę mieć wektor płeć i trzeci element z tego wektora, czyli k. A mogę też po prostu chcieć dostać te elementy z wektora płeć, które są równe k. Mogę też pobrać całe wiersze dla kobiet. Ale wówczas muszę dodać tutaj przecinek. Czyli pobieram te rekordy, te wiersze z data frame, które spełniają warunek podany w miejscu, w którym wstawiamy numer wiersza. Czyli innymi słowy, mogę zrealizować filtrowanie po wierszach. No i oczywiście to mogę zrzutować na macierz. Ale to zawsze mogę zrobić. Ale mogę zrobić też inaczej. To znaczy, zamiast, tylko muszę tutaj się zastanowić, subset, wyniki, powiedzmy, że zmienię warunek, powiem, że wzrost ma być większy niż 170. I uzyskam tylko te rekordy w postaci macierzy. Dla tych osób, dla których wzrost jest większy niż 170. Nie muszę tego rzutować oczywiście na macierz. Mogę dostać taki data frame przefiltrowany. Te warunki można dowolnie kombinować. Możemy wrócić do płci, czyli chcemy mieć kobiety, które mają wzrost większy niż 170. To są dwie kobiety. Albo mogę po prostu powiedzieć, że chcę taki podzbiór danych wyników, którym wybieram tylko wzrost i płeć. Czyli z całego zbioru danych chcę mieć tylko dwie kolumny. Dostaję
listę z dwoma wektorami. Tu mogę oczywiście zmienić kolejność, to nic. Wzrost. Dostanę data frame ze zmienioną kolejnością. No i mogę też zrobić tak, subset, wyniki. Chcę mieć wszystko, ale nie chcę mieć płci. Czyli dostanę cały data frame, ale z pominięciem kolumny płeć. Sprawdźmy jeszcze coś takiego. Wyniki. Chcę mieć wektor waga. To są, dostanę wektor tych elementów, które są w kolumnie waga. Ale ja chcę zapisać tam wagę zmniejszoną o 10. Czyli odchudzamy wszystkich. I obejrzyjmy oryginalne dane. Na pierwszej pozycji było 107, teraz jest 97. Czyli mogę wykonywać pewne operacje na całych kolumnach. Dla DataFrame działają też funkcje with, within i transform. W podobny sposób, jak pokazywałem na poprzednim filmie. Bardzo częstą operacją jest dodanie kolumny do DataFrame. Czyli powiedzmy, że chcę mieć wyniki 2, które są wynikami, ale z dodaną kolumną. I tu używamy tej samej funkcji, którą poznaliśmy dla matrix czy dla array. Czyli cbind, wyniki i dodamy jeszcze wiek. I wyświetlmy. Do całego zbioru dodany został jeszcze wiek. Oczywiście działa też rbind, czyli dodawanie wiersza. Mogę też, podobnie jak w przypadku czynników, podzielić zbiór, czyli zrobię split, wyniki, ze względu na płeć. I uzyskam dwa zbiory danych. I pierwszy zbiór danych, czyli pierwszy data frame zawiera tylko kobiety, a drugi zawiera tylko mężczyzn. W wyniku tego split powstała lista ramek. Ramki możemy także dzielić, to znaczy możemy zrobić tak. Wyniki wagi data frame Dobrze. Czyli mam tablicę wyniki wagi. Mam wyniki. A to wyniki ma już wagi, to ja zaraz usunę. Znaczy stworzę jeszcze raz, czyli zrobię sobie wyniki, które są bez wag. I wyniki, które mają same wagi. To jest pierwsza ramka, to jest druga ramka. I spróbujemy je połączyć. Wyniki 3, merge, wyniki, wyniki, wagi. Uruchamiam i zobaczmy, co jest wynikiem tego, czyli wyniki 3. Dostałem ramkę, która zawiera zarówno wagi, jak i wiek. I połączenie nastąpiło na tej kolumnie ID. A spróbujmy zrobić wagi z szóstką. Czyli no muszę to utworzyć, czyli będę miał wyniki, które różnią się wartościami. To znaczy mam w pierwszym kolumnie mam 1, 2, 3, 4, 6, a w drugim mam 1, 2, 3, 4, 5. I teraz spróbujmy to połączyć i zobaczmy, co dostaniemy. W wyniku znajdują się tylko te wiersze, dla których to ID się zgadza. Czyli te wiersze, które odstają, zostały zupełnie pominięte. Tym procesem można oczywiście sterować, to znaczy w szczególności ważne jest, czy łączymy do lewej, czy do prawej, czy co kontrolują all x i all y, czyli jak ja powiem, że all x równa się true i połączę, to w wyniku uwzględnione zostaną wszystkie wiersze z wyniki.
Natomiast jeżeli zrobię all y równa się true, to uwzględnione zostaną także wiersze z drugiego argumentu, który jest tu w merge nazwany y. I w niektórych miejscach, a dokładnie w wierszu numer 5 zabraknie wagi, a w wierszu 6 zabraknie pozostałych elementów. Domyślnie w wyniku pojawiają się tylko te wiersze, które są wspólne dla obu łączonych ramek danych. Ze standardowych czynności warto wspomnieć jeszcze o sortowaniu. Funkcja order służy do sortowania ramek danych, między innymi. Możemy na początek posortować pewien wektor, czyli powiedzmy, weźmy ten wektor połączony, czyli wagę. To jest oczywiście sortowanie wektora, natomiast wynikiem nie jest ten wektor przesortowany, tylko indeksy elementów takich, w takiej kolejności, żeby wartości były posortowane. I tego możemy użyć jako sposobu sortowania ramki danych, czyli jeżeli zrobimy wyniki, pamiętajmy o tym przecinku, żeby dostać całe wektory, to dostaniemy data frame, ale w taki sposób ułożony, że wagi będą posortowane. Ja tym też mogę oczywiście sterować, to znaczy mogę dodać, czyli tu wewnątrz nawiasu, decreasing równa się true i wówczas będzie posortowane malejące. Mogę posortować po wadze, a w drugiej kolejności po wzroście. Wyniki, wzrost. To oczywiście powinno dotyczyć tego samego wektora, czyli tak. Bo ja sortuję te oryginalne wyniki, a podałem potem wyniki 3. Trochę zamieszania, ale chyba jasne jest, o co chodzi. Czyli, że ja sortuję ramkę danych wyniki w kolejności wagi, a następnie wzrostu malejące. Ponieważ te ramki danych są zazwyczaj bardzo duże, to bardzo przydają się także funkcje head i tail. Head wyświetla kilka pierwszych wierszy z ramki danych, a tail kilka ostatnich. W naszym przypadku, w której jest tylko 5 elementów, to oczywiście nie ma wielkiego znaczenia. Natomiast jeżeli mamy setki rekordów, na przykład setki badanych, dla których zbieramy dane, to te funkcje mogą ułatwić podglądanie danych.